Dobra, lecimy. Nie! Co zakaz roweru? W dupie to mam. Ej, a co gdyby tak wypierdolić po prostu co zamówienie, co? Pojdźcie chłopie. Jazdo! Czy ktoś powiedział pyszne? Witam, witam. Dzisiaj gramy w bingo w ogóle. Mamy przygotowaną planszę i będziemy wypełniać sobie, że tak powiem w cudzysłowie, zadania z niej. Zobaczymy, ile się uda ustrzelić podczas pracy. Zaczynamy od Glovo, mam 1,5 godziny wzięte. No i zobaczymy, co tam wyjdzie, nie? Tak, tak się podłącza, włącza lampki w profesjonalnym, kurwa, rowerze. Oho, mamy piękne zamówienie za 9,31. Już mi się to, kurwa, podoba. 9, kurwa, złotych za dostawę. Świetnie, dobra, jedziemy do McDonalda. No i zaraz po monetyzacji będzie przez muzykę, cholera jasna. Ale się cieszyłem, że jest. Niepotrzebnie. Co? Co? KY? W ogóle ja nie wiem, gdzie my jedziemy, nie spojrzałem na adres, nie? Pamiętam, gdzie to na mapie było, mniej więcej. Ej, bo taki śmieszny żart odnośnie strajków Glovo w Poznaniu. Przychodzą kurierzy strajkujący w Glovo w Poznaniu, a Glovo podnosi im nożniki. I to koniec żartu. Aha. Dzięki za 5 dyszek. Dobra, gdzie tu jest budynek 11? Okej, okay, dobra. DW. Oho, aha. Siemanko. Aha. Ja tu Aha. Bo dzisiaj zbawiam świat w robocie. Pozdro dla wszystkich i udanej jazdy uśmiech. Właśnie kogoś mi, kurwa, brakowało, nie? Ja pierdolę, dziękuję. Ale jak z grubej rury, tak jak Jokerowaty, nie? Nawet nie dadzą się pocieszyć z tych donatów po 3 zł. W którą to stronę? Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Mamy następne za 8,50. Rewelacja. Kebab King Bar. Wyjechać, ona jest. Rozumiem, rozumiem, spoko. Pani tu psa mówi, nie szczekaj, nie szczekaj. I... Jezu, jeżdżę jak najebany, nie? Nie wiem, co jest. Komunikacja klaksonowa. Glovo 710? Dobra. Iść do sklepu po picie? Ty, no faktycznie. No zaraz pewnie wrócę i nie będę miał powietrza, bo te dzieciaki tam stoją, kurwa, jakieś widać, że to jakieś patusy. Dzięki, do widzenia. Dzięki tobie poznałem moją aktualną lubę, haha, zamówiłem sobie Glovo, zagadałem do laski, która mi przywiozła i jesteś... Wow! Zbyt piękne, by było prawdziwe. Dzięki. Dobra, lecimy! Albo i nie. Żartowałem. Gdzie są numery na budynkach? Czemu nie jest to ponumerowane do jasnej cholery? Proszę nakleić numerki, kurwa, dla mnie, bo ja nie umiem tu jeździć. Tu jest jakieś 59, no to nie, no to już za daleko, no. Nie umiem w tą mapę. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. O, mamy następne za 5 zł znowu. Carrefour. Aha, dobra. Jedziemy do domu. Koniec streama. Weź zalicz zadanie z tą prędkością. No nie mam gdzie się tutaj tak rozpędzić. Chyba że na ulicy sobie zjedziemy, co wy na to. Mamy 51, 2, 3, 4 prawie było. Nie mam gdzie dalej się rozpędzać. Jezu, oczy mi łzawią. Po prawej? Przecież tu nic, kurwa, nie ma. Tu jest policja. Nie wygląda mi to na Carrefour. Dobra, idziemy szukać tego Carrefoura i będziemy pewnie czekać. Order ready niby. Jak radne. 4 razy osi, 6 razy woda, no na pewno ja to wezmę. Standardowo. Jezu, nie doczekam się. Na co? Aż mi odpiszą. Aha. No. Wal się, wiesz to wszystko. No ja nie wiem, no napisała mi, że ona musi sprawdzić to zamówienie. Co ty musisz, kurwa, sprawdzić, jak tam jest cała lista zakupów, czarno na białym. Zaraz będzie kazała pewnie zdjęcie wysłać. Dobra, myślę. No, no tak, no tylko po prostu to jest absurd, nie? Bo po co to zdjęcie, skoro mają listę produktów, nie? O to mi chodzi. Tu jest taki facet młody, taki starszy przychodzi, pójdź, bo on to będzie nawet 5 toreb. Zajebiście, no i a potem wyjdzie na starość problem z kręgosłupem. Aha, właśnie, no nie. Musi mnie pani wypuścić.
Aha. Ja pierdolę. Pani miała łapkę na muchy z przyklejonym paragonem, żeby zeskanować, nie? Ja pierdzielę. No i dobra, fajnie. Przyjedziesz do klienta i dostaniesz znów do tego sklepu. Ty, a wiesz, że to jest całkiem bardzo prawdopodobne, jeżeli tutaj kurierów nie ma? To 3 razy ja będę jeździł, nie? I to jest gdzieś tutaj, w prawo, nie? Już mnie plecy zaczynają boleć. Ludzie. Gdzie są numerki na budynkach? Gdzie one są? O, to tutaj już. Dobra. Ale będzie lipa. Będę musiał wytłumaczyć klientowi, co tu się wydarzyło z tym zamówieniem. No. Winda z celą. Super. Dzień dobry. Już podaję. Ja dla pani mam tylko zgrzewkę wody, póki co. To jest pani doświadczona w temacie, tak? Dobra, bardzo się cieszę. Paragon też ktoś inny przywiezie. Dobra, póki co tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. 27,93 zł w półtorej godziny. Jest i Carrefour chyba. Tak, jest drugie zamówienie. Będę 3 razy jeździł. O nie. Ja pierdolę. Dobra, jedziemy po resztę zakupów, ale to pani się zdziwi pewnie. Uśmieje się. Pozdrów panią od TV. Ogólnie, no bo co ja jej powiem, że kurwa miałem transmisję na żywo i oglądało mnie 1000 osób i panią też słuchało i pozdrawiałem panią. No dobra, no pozdrowimy panią, no co. I tak już jej pewnie więcej nie zobaczę oprócz tego trzeciego zamówienia, chociaż wie to głowo. Pozdrów Wieśka, to jest Wiesiek? Jakoś nie ufam ci z tą informacją, że to jest Wiesiek. Jezu, jaki szeroki chodnik. Nie no, to musi być ulica, przecież w Polsce nie ma takich rzeczy. Ale będzie beka. Dobry wieczór. Ja w imieniu tych 3 kubierów. Poważnie? No. Tak 3 razy będziesz chodził? Nie wiem. Pewnie już nikogo nie ma, bo wszyscy poszli. No właśnie o tym mówię, nie? Moi widzowie z transmisji na żywo panią pozdrawiają. Tak? Mówią, że bardzo sympatyczna jest pani kobieta. I z humorem. A przed chwilą chciał mnie klient dopieprzyć. Tak? A, no to zły klient, zaraz go dojedziemy. Dobra, do zobaczenia. No dobra, jedziemy. Problem jest chyba taki, że ja nie mam slotów, żeby dalej jeździć tutaj, nie? A nie, są wolne, żeby ten... Bierzemy te sloty, żeby zawieźć całe zamówienie tak po kolei? Nie wiem, o co chodzi. Witam ponownie. Więc jeszcze pewnie 2 razy się zobaczymy. Wszystko na temat. No nie wiem, tego nie wiem, ale może tak być. Skoro jedno już drugie tak padło. To pewnie do zobaczenia. Ale tutaj nie ma Foxa. Dzięki za wzniesienie zakupów dla mamy Buźka mrugająca okiem. Już 2 innych jest przypisanych smutna Buźka. O, a to poważnie nasza klientka? Serio? O kurde. Dobra, to wracamy powoli do centrum. Tylko kurwa jest trochę daleko, nie? Gdzie jest bonus za deszcz, kurwa? No odkąd są te papierowe pokrywki, to mi się nie zdarzyło, żeby nie był rozlany. Aha, no to jest raczej kwestia McDonalda, nie? Który to pakuje. Bo jedni zapakują to z dbałością o to, żeby się nie rozlało. A niektórzy po prostu pracują i mają w dupie. Oni za takie pieniądze przecież nie będą się starać, nie? No to faktycznie niezły, kurwa, Glovo. Sobota 21, ty i zamówień nie ma. Nieźle. K1337. 3 złote. Milej jazdy, stary. Uwielbiam sobie oglądać twoje filmy. Zajebiście. Pozdrawiamy. Miłego wieczorku. S.A. Jezu, a się wystraszyłem. Ja pierdolę, kurwa. No, śmiejecie się, zwykle to ja tak robiłem ludziom, nie? A teraz ktoś mi tak zrobił. Ja nie wiem, na tych live'ach jakoś chujowo zarabiamy, nie wiem dlaczego. Nie idzie ta jazda, nigdy. Oho. Ta, na Kazimierz, no dobra, zajebiście, za 15 zł jeszcze w takich warunkach mam jechać, nie? Sushi! Report bad weather. Ta, o 15% wyżej, pierdol się. Przykry w tym wieku być kubierem? Dlaczego? A ty niby kurwa kim jesteś, co? He? Skurwiały tramwaje, widzisz? Wysłałeś do Nate'a i jadny tramwaj, zajezdnia Nowa Huta, przejechał obok i nie słyszałem. Więc przepraszam.
To jest profesjonalny kurnik. Zero kurwa światła, zero odblasków. Dziękuję, dziękuję bardzo. Już jakoś cieplej się zrobiło. 997, ten numer mamy zablokowany. Teoretycznie bingo, jak się wszystko trafi? To ja właśnie nie wiem jak to działa, nie? Ale gdzieś tam z tego co przygotowywałem, to widziałem, że są jakieś różne paterny. Zamknij mordę, jak k***a mówię! Ścisz się! I zapomniałem co chciałem mówić. W ogóle chłop tam strzał k***a za barierki, nie? W swoje miejsce k***a znalazł. Nie! Ej, a co gdyby tak wypierdolić po prostu to zamówienie, co? Uj. Nie, no dobra, już pojedziemy. Zobaczymy pijane towarzystwo na Kazimierzu. Będzie kontencik, kurwa. To może ban wlecieć. Zadam ci jedno pytanie. Czy ty wyobrażasz sobie, żeby takie Glovo mnie zbanowało? Chłopcie, gapił w tym samochodzie, jakby miał mi wpierdolić zaraz. Klip się kręci jakiś. A to jeszcze nie jest gotowe, to 13 minut kurwa ty. Co za... ja nie wiem. Zalewajka, co to jest zalewajka? No jest Józefa 25. No i nie wygląda mi to jakby tu był jakiś sushi kurwa. No co tu chodzi? Dobry. Gdzie po odbiór? Na dole. Na dole, okej. Okay. Dobry. 631. Do widzenia. O, tak. O, dzień dobry. To tutaj, tak? Sushi, dobra, już podaję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, dobranoc. Akita ramen? Nie, co innego. Proszę bardzo. O! A trzeba było nie przychodzić, bym sam przyszedł. Nie ma tragedii. A dużo tego trochę. No dosyć sporo zamówień. Dzięki śliczne. Wszystkiego dobrego. Ale miło. Ale czasami się zdarza faktycznie, że restauratorka wyjdzie i przyniesie zamówienie, jak ktoś stoi i pali kiepa. W ogóle patrzcie, jaka impreza na tym, na statku. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie to i słyszycie? Jazdo! Czekaj, tu się gdzieś wchodzi, czy co ja mam tu zrobić w ogóle? O co chodzi z tym questem, widzowie? Ma ktoś solucję do tego questa? Pan z Glovo? O, tak, tak, tak. Pan... Tak, tak, panie Patrycja. Tak, tak, zgadza się, już dzwoniłem. Ale się chamsko rozłączyłem, przeprosi pan ode mnie. Tak, tak, tak. Tutaj są dwie torby, dosyć ciężkie jakby co. Więc trzeba uważać, żeby... Nie, tam nie porwały od spodu, nie? Dobra, dzięki. Dobra, wszystko. Bardzo. Dzięki, miłego wieczoru. Kurwa, jak ja mam stąd wyjechać na ten plac Wolnica? Aha, dobra, to ja sobie tak nie przejadę jak chciałem. Dobra, to musimy poczekać. No, jedźcie sobie. Już, już. Pa, 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 bon. To jest niemożliwe, żeby to było gotowe, nie? Dobry. Glovo 868? Tak. Gotowe? Tak. Dobra. Tak. 200 złotych. Proszę. Yes, yes, yes. Can you come down, pick up your food? Are you on the street? Miodowa 23. Do you want the address number? Yes. No, camera, il numero della casa. Della villa. So? 23. Yeah. What? 23 and what? My friend is coming on the street. He see you, okay? Okay. He'll see him. Okay. Okay, okay. Okay, thank you.
O, hello. Here you go. Thank you. Thanks, bye. O kurwa, ile ludzi. Ty kurwa kuras, chłopiec za chuja przebrany. Tak o, normalnie. Zdjęcia sobie robią, ja też chcę z chujem zdjęcie mieć. A to, to się płaci za coś? Za to? Ty, ale zajebisty pomysł na biznes. Przebrać się za kurasa, ty i brać kurwa dwie dychy za zdjęcie. Ja pierdolę, nie? Kurwa IQ 500. Dobra, to zamówienie powinno być gotowe. Mam nadzieję. Zamówienie 666? Chyba jeszcze nie gotowe. Zaczekaj, o, teraz pełne kurczę. Dobra. 666, diabelskie. Tak, diabelskie. Więc diabelsko szybko gotowe. Dzięki, do widzenia. Ile razy ja ich będę mijał, co? Już trzeci. Oj kurwa, muszę głównym wejściem krzać, nie? I patrzcie, no nie, no to przecież to jest nonsens. 1000 złotych. Z ile? Na rozgrzanie się, pozdrow uśmiech. Pojechał cię chłopie, ty się dobrze czujesz. Ty chyba jesteś rozgrzany, bo masz gorączkę chyba jakąś. 1000 złotych, ja pierdolę. Dzięki bardzo. Dobry. Czemu tu jest jakiś kondensator, kurwa, w samowieniu? Ty, to jest alkohol chyba, nie? Kurwa, o nazwie kondensator, to zajebiście. Kurwa, jak się na tą kładkę wjeżdża? Bo ostatnio wyjechałem tam dla pieszych. Co zakaz rowerów? W dupie to mam. Kurwa, cwany gość. Jakiś chłop zrequestował zresetowanie hasła na mojego maila na WordPressie, na mojej domenie. Chyba liczył na to, że otworzę tego maila na telefonie i sobie spiszę ten kod i zrobi jakiś rozpierdol. Tylko ja nie wiem, co on by mógł tam w sumie zrobić, jak tam nic nie ma. Ale cwany. Brawo za pomysł. Gdzie to jest? O, tu. Witacie? Robicie coś kreselnego? Dobry. Ja po kondensator. 930. Kurwa, kondensator. Kurwa, zapije się. Na cmentarzu rakowickim jest grup rodziny Fiutów. A, spoko. To tam jeden na tym, na Placu Nowym stał. Chyba zmartwychwstał. Ja pierdolę, zamarznę zaraz, nie? Czemu ja w ogóle jadę w ten sposób? Nie wiem. Dlaczego nie delivery w pyszne.pl? No bo ja już tam nie pracuję od dłuższego czasu i nie chciałbym tam pracować. Czy ktoś powiedział pyszne.pl? No nie, no ogólnie teraz atmosfera, w ogóle cały kurwa vibe razem z tą temperaturą, to jest taka mocna jesień, nie? Już mi się nie podoba to jeżdżenie. Dobra, muszę zapytać klienta, czy nie jest kondensator. Zapytać klienta, czy nie jest kondensator. Zapytać klienta, czy nie jest kondensator. Muszę zostawić. No kurwa! Nie dowiemy się, widzowie. Bo jest notatka, że mamy pod drzwiami zostawić. Dobry wieczór. Wie pani co, ja mam do pani takie pytanko. Czym jest do cholery jasnej kondensator? Bo się zastanawiam całą drogę. A to jest jedzenie, a ja myślałem, że to jakaś woda czy coś. Dobra. Ja nie wiem, co znaczy to słowo, bo mnie też w sumie... Kondensator to jest taka część od elektroniki. A, okej, okay. No to jest jedzenie. Super, dobra, dzięki, dobranoc. Jednak się dowiedzieliśmy. Dobra, zrobimy sobie teraz tak. Odpalę backrouting na Uberze. Będę powoli wracał, jak coś wpadnie to dobrze, jak nie no to trudno. I sobie pogadamy jeszcze. Ty, ale ten Karol to jest jakieś AI, czy o co tu chodzi? Chłop napi***a cały czas coś o jakieś... Co? Ja czekam, aż mi Karol się połączy z tym swoim panem i panami numerki, to roczek pata na park. Siema! Tośmy tam pozdrawiamy chłopa w bordowym Golfie. Chociaż nie wiem, czy to jest bordowy, ale tak wygląda. Pozdrawiam z bordowego Golfa, no to pozdrawiamy. Ale ty, ale to nie prowadź i nie jedź kurwa jednocześnie. Kurwa jak zimno. Czy dużo ludzi, no
Powiem ci tak, że ludzi na Discordzie jest prawie 18 tysięcy, o ile już nie jest 18. I 90% z tego nikt nic nie pisze, nie? No i fajnie by było, żeby ten czat ogólny po prostu nam trochę odżył, żeby ludzie po prostu nie o delivery przyszli sobie pogadać. Więc zapraszam bardzo serdecznie, bo ten serwer nie jest tylko o delivery, to jest tak przy okazji. A tam radiowóz jest, no ale oni są zajęci. Dobra, jedziemy. Właśnie kończę jeździć, jakby co. No. Pewnie. No bo czemu by nie? Dobra, kurwa, ja spierdalam, bo naprawdę zamarznę. Dzięki, że byliście i w ogóle dziękuję jeszcze raz za wszystkie donaty.